No witam z tej strony Yakuza i zapraszam was do kolejnego odcinka na moim kanale ze Stellaris. Tylko zanim zaczniemy, pokażę wam jedną rzecz. Wybadałem jedną technologię, która pozwoliła mi wziąć cybernetykę, dzięki temu od razu na to wygląda. Od razu mi się to pojawiło. No i bierzemy cybernetykę, chociaż już to brałem. Także po trzech można brać cybernetykę. Bo ta technologia jakąś możliwość mi dała. Choć jest nie napisane co konkretnego. Cybernetyka bierzemy. Takie oto cechy dostaniemy, różne rzeczy bajowe. W przeszłości podjęliśmy nierozważne próby, które miały zmodyfikować mięso. Doprowadziły one do nieodwracalnego okaleczenia wielu boskich powłok, co wywołało sprzeczne interpretacje boskiej fuzji przez różne kreda. Technologia wreszcie umożliwia pełną modyfikację, dlatego święci przywódcy naszej wiary, technofanci, zwołali konklawę. Ma ono ustalić przykazania naszego kościoła, łącząc pojedyncze kreda w jednolity dogmat. Opcja, niech bogowie ich prowadzą. No i właśnie, możemy coś tam robić teraz. A to jakieś jeszcze inne dodatkowe sytuacje nam tu daje. Zacznijmy co? Okrętnego. To się tutaj gdzieś pojawiło, czy... O, tu... Chwila. Kurde, już za chwilę coś mi pokazuje. Tutaj, tutaj... I tam, tu gdzie to jest? Sektory... Kurde, co tu jest? I tak to się robi źle. No. Tak ma być. No i mamy ten jakieś sytuacje, które będą nam się dziać. Ciekawe, jak tam rzeczy dostaniemy, ale tutaj jest jedność miesięcznie. Podań tych techniki, kurde. To to taki minusik, ale mam nadzieję, że wszystko będzie potem na plusie. To jakaś inna armia, którą wybudowałem. Niech się dobuduje, ulepszy. A tu mamy... To lepiej brać, bo to się opłaca bardziej. No dalej, tutaj jak widzicie mam swoje armię. I będę chciał ich bardziej podbić później. Takie planetki mają, fajnie byłoby im zabrać je. A co tu mamy? No nic, tu aż tu nie ma. Ale niech ma to. Nic ciekawego mu lepszego ni tak nie dam. Tu badasz nadal? Co to jest? Ostatni raport sondy obserwującej szczelinę stwierdza, że jest ona zamknięta. Po wydaniu ostatniego... Bo przez chwilę jak zacząłem nagrywać, to ta szczelina mi dała trochę badań technicznych, jak i minerałów. Jak dobrze pamiętam. Teraz jest zamknięta niestety, ale mamy tu to. Fajnie byłoby tu przyjść i to zająć. I tutaj koledzy nie powinni być źli na mnie, jeśli to zrobię. I może to zacznę? Trochę tu mi zajmie, raczej zejdzie mi tych wpływów, ale jednorazowo. I teraz tu będzie potem tej 10-7, czy tam ile tam było, dawał nam. Ale nieważne, będzie fajny teren. Tutaj wolałbym przejąć. Oni sobie tu wlatują, a bym tego nie chciał. Dlaczego tego wcześniej nie pomyślałem, żeby to zrobić? Mamy kolejnego bohatera, co nam się trafił, więc zobaczymy, czego on tak naprawdę chce. Mężczyzna jest wychudzony, jakby od dawna głodował. Roztacza aurę rozpadu, jego drogie ubranie wyblakło, skórę ma suchą jak pergamin, a głos ledwie donośniejszy od szeptu. Nazywam się Nasus Demetor. Kolekcjonuję kurz i mity. Dziękuję za ugoszczenie mnie.
uśmiech naciąga skórę na jego twarzy. To stara galaktyka. Na długo przed powstaniem waszej cywilizacji narodziły się i upadły setki innych. Kurz to ich dziedzictwo, mity to nasz spadek. Staram się poznać prawdę przeszłości, by ją zachować. By można było się z niej uczyć. Zapewniam, że robię to nie tylko dla własnych korzyści. Nie, dawne bogactwa są niepoliczalne. Podzielę się nimi z wami. Artefakty, mądrość, splendor. Ale nie tylko to. We wszystkim można odnaleźć echa przeszłości. Paradoksalne, prawda? W walce przeciwko nicości często zapominamy o słuchaniu. Ciekawe jest, chociaż szybkość badania anomalii i tak za niedługo się one wszystkie skończą. Więc takie same doświadczenie to nad ciekawe, ale i tak. Takie se to jest. Archeologicz to on do tego się przyszedł, do archeologii i innych tego typu rzeczy. On niestety ma te minusy do nauki, ale na planecie, więc on nie będzie na planetach. Zatrudnijmy kolesia. Wezmę, też wybuduję nowy statek i niech... Nie, to nie tutaj. Statek badawczy kolejny wybuduję i zacznie mi dbać te anomalie. Chociaż tu już jeden typ. Trzeci poziom. Też ma badanie archeologiczne. Ale dobra, niech będzie ten i ten statek. Trzeba robić to i to, chociaż ty możesz sobie latać sobie swobodnie. Statek naukowy zajmie się tym tutaj. O, coś nowego z dalszą częścią naszej fabuły. Zwołanie konklawy technofantów było trudne, ponieważ wszystkie ważne kreda domagały się posiadania tam swoich przedstawicieli. W wyniku negocjacji zaproszono Bractwo Młota, Templariusze Stali, Chór Umysłu i Wspólnota Charówki. Teraz konklawę z ognistym zaangażowaniem zaczyna realizację swego boskiego zadania. W pierwszym dekrecie domagają się wyższych danin albo większych nakładów obowiązkowych prac społecznych wykonywanych przez całą populację. Opcja, musimy zdecydować, jak wesprzeć konklawę. A tu, tutaj właśnie będzie. Jedność miesięczna. Próbuję rozwój syntetyki tam będzie. Z miejsc pracy. To jest trochę niefajne. Energetyczne i tak są słabe. Zasoby z miejsc pracy, czyli energetyka, a też. Próbuję badania technika, ale to mi się wydaje dużo ciekawsze. Dużo lepsze na mnie. Niech będzie coś takiego. Tutaj już zająłem jeden systemik. Zajmę tu jak najszybciej, wtedy to będzie moje. Chociaż i tak ich będę podbijał, więc bez różnicy. Archeologie też mają. Fajnie będzie im to zabrać. A kolega, tutaj już mamy statek, czy nie? No, zapomniałem, że na wolniejszym czasie jestem. Może trochę przyspieszymy. Tego trzeba zatrzymać, żeby wybrać tego naukowca. Co tu mam u ciebie? A to jest doświadczenie takie se. No a to jest trochę dużo lepsze już. Archeologię. I mamy typa od takiej roboty. Dobra, wybadaj to najpierw. Bo ekspa im daje się to zbada. To będzie nawet fajne. Ale na początku, kurde, ci niektórzy bohaterowie są tylko fajni wtedy, gdy są jakby od razu. Coś tam jeszcze uda mi się tego uzyskać, ale dodatkowo 50 lat taki ma sens tacy bohaterowie, którzy dają buff do nauki. Do ekspa, jeśli wybada jakąś anomalię. Bo znajdą?
Coś tam było, ale nie, co do końca nie pamiętam. Teraz sprzedawać. Coraz mniej mam wszystkiego. Kurde, żywność, coraz więcej tracę żywności. Budynek od żywności w ogóle wypadałem, bo ja nie wiem. Mi ciekawi, no chyba nie. Kurde. Wypadałoby to szybko mieć. A to jest ze zasobów. Nie bym miał zasób do sprzedawania. Niedługo te parstwa na strony będą zbierane. Jestem zadowolony. I mamy wspólnota galaktyczna, tak to... Bierzemy w tym udział. No już dobrze piknąłem. Podamy to. Bo już można wojnę im wypowiedzieć. Jak silni są. Żałośni oczywiście. I damy radę. Roszczenia chcemy dawać. Już dane będą. Nie polecę dalej. Może tyle mi wystarczy, że w ogóle tu biorę. Tak, wezmę to też. Żeby nie mieli nic więcej do... No, więcej do rozwoju. Ale chyba nie w tym momencie. I tak mam kiepski przyrost czegokolwiek. Co to jest? Nie, tak, to tutaj już wszyscy są eksmitowani. Tutaj też. Tutaj chyba tak samo, nic więcej nie ma. Wyburzę te laboratoria. Jak wyłączyć je? Mam tylko dwa. To jakichkolwiek pieniądze będę miał. Tak to nie będzie od nauki. Tak szybko. Potrzebuję energii. Decyzję chyba już nie potrzebuję. Łapanek. Ja nie wiem, czy kościół budować? No i ile kościół daje do stabilizacji? Na cztery coś tam. Polokina najlepsze, podejdę do kościoły. A się tym pozajmuję, żebym wam nie pokazywać tego, co będę robił. No i mamy kolejny etap. Drugim dekretem konklawy technofantów jest wezwanie do formalizacji wiary. Zbyt długo różnice między kredami prowadziły do tarć w naszym społeczeństwie. Wszystkie wielkie kreda przedstawiły przekonujące argumenty za zjednoczeniem wiary, jednak bardziej umiarkowane głosy domagają się obrania naprawdę otwartej i inkluzywnej drogi. Opcja pierwsza, bractwo młota zbuduje lepszą przyszłość. Opcja druga, nasze mięso będzie chronione przez templariuszy stali. Opcja trzecia, chór umysłu zaśpiewa o rozwoju. Opcja czwarta, wspólnota charówki nada sens życiu naszych robotników. Opcja piąta. Powinniśmy skończyć z dzielącymi nas dogmatami. Ale tu nie, czy coś takie ma znaczenie, czy coś jest, czy nie. Ja tu przeczytał tam małą literki i muszę się bardziej przyjrzeć, co tam jest napisane i jej zdecyduję, więc wybierzemy, jak przeczytam. Nowa wielica ostatnie zostanie zreformowane i będzie tak, by wszyscy się połączą w jedno, a nie będziemy faworyzować którejś z tych frakcji. Też frakcja młota, tak fajnie brzmi. A zobaczymy, co nam da. Chant, Confederacy, od niedawna nowa frakcja zyskuje poparcie na wewnętrznej scenie politycznej.
Nazwa tego ugrupowania to Order of the Burning Star. Członkowie mocno naciskają nas, byśmy wykorzystali naszą dominację wojskową do zapanowania nad resztą galaktyki. Ira, czyli ja... Co jednak się pozbyłem tego chyba. Stało zwyczajne, bo ja nie wiem, czy... z tej strony jedności więcej dostaję. To jeśli sobie błąd, to trudno. Council agenda available. Może błąd zrobiłem, że nie wybrałem. Po prostu jakby pozbył się wszystkich. Trudno się mówi. Zawsze mam takie decyzje podejmuję, że aż żal nie podejmować. A może ten młota podjąć. Frakcję młota. Dali tam frakcje, które pozadawalać. A nawet niektórych się pozbyć. Faworyzować bym chciał. Tak, to chcę. To. No na razie nic. Na razie chyba takiego małego zadowolenia nie będą mieli. A to czyli mogę wybrać sobie tego młota. I może coś być ciekawszego by było, a nie że zwykłe frakcje powstaną. Game changing upgrades incoming. No mogę sobie wreszcie te gazy wydobywać. Tak słabo z nauką dzisiaj idzie, że nie wiem. W tej grze. Mam pracę od nauki, ale jest za mało tam nauki. A ten budynek... coś tam dajesz. Utrzymanie jest wielkie. Kościoły są, mógłbym się ich pozbyć. Uważają. Ja ich będę na razie. I znowu teraz kasy brakuje. Tak mi źle to idzie teraz. Trudno, nauka będzie spowolniona. Wolę mieć ją spowolnione, niż żeby tracić wszystko. Nie wiem, co się dzieje, ale takie kryzysy mam ekonomiczne, że nie wiem. Ale mam kolejny etap, czyli nie anulowało mi się przez... Wiesz, to mi się anulowało ten systemy. I systemy. I te wydarzenia. Ale jednak okazało się, że nie. Więc niech czyta. Kreda protestują. Twierdzą, że konklawe wyrzekło się wiary. Jak na razie protesty są głośne, ale pokojowe. Czas pokaże, czy te iskry wywołają pożar. Cokolwiek się stanie, musimy zdecydować o losach pozostałych kred. Niektórzy wzywają do niezwłocznej ekskomuniki, uznania ich dogmatów za herezję, a wywołanego przez nie zamętu za dowody na bluźnierstwo. Są też głosy opowiadające się za litością i okazaniem tolerancji dla błądzących wyznawców naszej wiary. Opcja pierwsza, może być tylko jedna wiara. Opcja druga, w naszej wierze jest miejsce dla każdego. A to wezmę to. Niech to erują więcej, bo nie chcę żadnych niepokojów. I tak mam źle. O, wreszcie. W ogóle to potrwa.
Jak ta planeta... Zdaje się jakoś teraz język się zaczął plątać. Jak gównianie zaczną gadać. Tutaj musi być żywność, choć i tak jest. Które mało tego, kurde. Tego nie uda zbudować. Energii teraz za chwilę pozbyli się tej jednej armii. Naprawdę trochę. I znowu to warko subsyjne. I znowu to samo, zapomniałem to klikać. Tu tracę naukę. Wydaje to na bieżąco, ale... Jest źle. Będę musiał co chwilę kupować, ale nie zapominać o tym. Ale przez to, że jest kryzys, co chwilę tak planetą ma jakiś problem, że tutaj nikt nie pracuje. Kiedy tutaj stop był produkowany, chociaż co innego chciałem. To jest wkurzające, że samo to zmienia. Energii trochę, ale dużo tracę. Żywność nie do czego znowu tak dużo jej tracę. Zapewnienie wolności wyznania innym kredom było bardzo zrównoważoną decyzją. Doszło do nielicznych protestów, w których uczestniczyli najbardziej fanatyczni wyznawcy kred. Większość wiernych przyjęła nasze oficjalne dogmaty, zatem jesteśmy gotowi skoncentrować się na boskiej fuzji. Opcja, nasza wiara jest niepodzielna. Fajnie, niepokoje zapobiegnione, bo fanatycy mnie zaczynają niepokoić. Pewnie jakiś tam buncik mi zrobił, zajmą planetę czy coś takiego. Co dalej zrobić, żeby mieć stabilizację, bo naprawdę kiepsko jest, nie jestem w stanie się nawet utrzymać, jak widzicie, czasem zrobić. Jestem za słabym graczem, kurde, sam sobie to spowodowałem, zrobiłem, sobie kuku, lepiej powiedzieć. Daj mi to. I mi się da jakiś bonus do tego, naprawdę kiepsko mam. Robimy cięcie, bo nic ciekawego się nie dzieje, tylko żonglowanie zdrowcami, nic więcej. W miarę jak zbliża się wielka fuzja, wracamy do starej tradycji wiary, do daniny czasu. Przez niezliczone pokolenia każdy wierny w naszym społeczeństwie oddawał Kościołowi część swojego czasu i energii. Podobnie jak boska fuzja, ta służba wzmacnia całą wiarę. Jak wierni mogą najlepiej wspierać boską modyfikację? Opcja pierwsza, danina stali. Opcja druga, danina armii. Opcja trzecia, danina wiedzy. Opcja czwarta, danina pracy. Robotnicy czy... badania. Opis miejsc pracy. Chyba nauka jest chyba czymś, czymś jest zawsze dużo lepsze od jakichś tam bonusików dziwnych. Ja myślałem, że nie ma tych gazów. One są poukrywane, kurde. Na tej wysokości nie widziałem nic. Kolonizowałbym tą planetę, chociaż nie mogę. Wiecie, ja chyba coś sobie zrobię. Walnę się w łeb, bo co chwilę to samo muszę robić. Kurczę. Teraz sprzedaj wszystko, co mam. Cały majątek. Teraz gorzej jest. Naprawdę coraz gorzej. Spójrzmy na plusie, jakiś tam procent.
wybuduj to. Tak cały czas. Trzy pani cyborgów. To już będzie chyba dużo lepsze teraz. Jak widzicie, możemy zaczynać to robić, ale żeby przyspieszyć ten proces cyborgizacji, budynek budujemy. I niech będzie, tylko ten budynek. Wreszcie nadszedł czas boskiej fuzji. Czas, żeby święty centrum ulepszeniowe znalazł się na każdym z naszych światów. A tu mi przyrost jeden przyszedł. Wydajemy. Wydajemy wszystko inne. Naprawdę kiepsko jest. Teraz najwięcej tracę. Chciałbym ustabilizować te pyłki lotne do sprzedaży. Technologia do buffowania tej naszej energetyki. Oczywiście nie ma dłuższego życia limit. Może stację energetyczną wybudować. No i rosjański upad znaleźliśmy, jest tutaj. Tego. No i zapomniałem powiedzieć, że mam tutaj żywy metal do wydobywania, ale jeszcze nie możemy. Bo i to zaraz się kończy i wtedy odcinek zakończymy. To chyba będzie idealny moment, żeby to zrobić. Kolejny etap i chyba ostatni. Na pewno ostatni już jest i już coś tam się już porobiło. Dzisiaj jesteśmy już całkowicie połączeni, nie tylko ciałami i duszami, ale także wiarą. Dogmatyczne kreda nie mają już władzy. Boska fuzja to osobista podróż wszystkich wiernych. Żeby w pełni dostosować się do fuzji naszych ciał, nasz rząd w pełni zaakceptuje cybernetykę i przejdzie restrukturyzację. Powstanie cybernetyczne królestwo. Fuzja jest boska. Modyfikacja to wiara. Opcja, nasze mięso przeszły fuzję, która odzwierciedla jedność naszej wiary. Z miejsc pracy. Wuj sobie przeczytam. No już się zmieniło wszystko. Tak już zacząłem wychodzić z kryzysów. Teraz to brać. Naście to 9. I dość szybko już wyszłem, szedłem na plus. Jeszcze bardziej, więc fajnie. Jeszcze nie skończyłem technologii tutaj. Zaraz będzie gotowa. No i jeszcze jedna rzecz była. Artefakt znalazłem. Tych Irasjan. Gdzieś te artefakty się sprawdzało. Tak, łatwiej będzie coś takiego. Prawda, to chyba beznadziejne to jest. Nie potrzebne jest to tak naprawdę. Co więcej, no będziemy szkolić do walki. Chociaż już ci wjechali. To trudno, jakoś to przejmę. Planety, żeby były moje. Co dalej? Wiesz, coś takiego, koleś? I tak zaraz kończymy. To jest to. Musimy kolonizować te w ogóle planety, bo już mam na każdej planecie przynajmniej 40% kolonizacji, a to jeszcze bardziej mnie skolonizować. Nie sprzedawaj. A ty już kolonizujesz, bo jest dość duża tolerancja na środowisko negatywne,
tutaj na inne. To już nie ma to minus tej 20, tylko 40, bo już nasz gatunek będzie na 40 przynajmniej. Nie miał zadowoleń na każdej planecie. Co robisz? Leź gdzieś. A ty już nie możesz. Ta planeta wiesz tu pomagać. Że trzeba tak. Tylko paliska, jednak tylko możesz. Chyba niech zacznie te wykopaliska robić, a my się żegnam, więc... Przepraszam za to, że jest taki dziwnie chaotyczny, ale mam nadzieję, że... najdłużej się to bardziej poprawi. Te... kopów mam mało, nie wiem dlaczego. 7 masz? Czekałem ten tydzień. Nie możliwe, że tak mało mam teraz tego. Ja, że tyle zużywają teraz. No, a żegnamy się. Jeśli jakoś podobał, komentuję, subskrybuję, lajkuję. Widzimy się do następnego.